Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy. Pod tym hasłem Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowała 12. ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci z terenów wiejskich. Tegoroczne przesłanie konkursowe poświęcone było zapobieganiu najczęściej zgłaszanym do KRUS wypadkom, upadkom osób. Podsumowujemy dzisiaj 12. edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci. To bardzo ważne wydarzenie, które wpisuje się w działania prewencyjne kasy. Mamy co roku kilkadziesiąt tysięcy prac. Uważamy, że obraz, rysunek jest przekazem, który zapada w pamięć. I bardzo często jest tak, że kiedy pojawia się faktycznie niebezpieczeństwo, to te obrazy nam się przypominają. I mam nadzieję, że dzięki temu konkursowi też będziemy zapobiegać wypadkom przy pracy w gospodarstwie. Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Henryka Kowalczyka. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Partnerem strategicznym konkursu były Agroubezpieczenia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, a partnerem wspierającym Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Każda z prac jest arcydziełem, ale ona ma też przesłanie dla rolników o bezpieczeństwie, o tym, co należy zmienić na terenie gospodarstwa rolnego. A dzieci są naszymi ambasadorami bezpieczeństwa na terenie wsi i zawsze proszę ich o to, aby upominali swoich rodziców, żeby pracowali bezpiecznie, żyli szczęśliwie i zdrowo. Do 12. edycji konkursu swoje prace zgłosiło ponad 39 tysięcy dzieci z prawie 3200 szkół podstawowych. Wojewódzkie komisje konkursowe wyłoniły 96 najlepszych prac, które oceniła powołana przez prezesa KRUS Centralna Komisja Konkursowa. Wyłoniono 46 laureatów etapu centralnego konkursu. Laureatem drugiego miejsca w pierwszej grupie klasy 0-3 został Fabian Mularczyk z województwa łódzkiego. Zwycięzcą 12. ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy, w pierwszej grupie klasy 0-3 został Karol Lipka z województwa małopolskiego. Nie wolno zeskakiwać z traktora, trzeba patrzeć pod nogi. Nie wolno chodzić w kapciach i uważać, jak się schodzi. Na mojej pracy widać dziewczynkę, która spada z drzewa i chłopczyka, który się wspina na drabinę. Przedstawia ta praca różne wypadki na wsi, którym trzeba zapobiegać i nie wolno ich robić samemu w domu. Moją pracę wykonałem techniką wyklejania. W drugiej grupie wiekowej, klasy od 4 do 8, trzecie miejsce zdobyła Anna Koszałka z województwa pomorskiego. Laureatką drugiego miejsca została Julia Urban z województwa lubelskiego. Zwycięzcą 12. ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy, w drugiej grupie klasy 4 do 8 została Milena Motyl z województwa małopolskiego. Technika malowania i wyklejania miała ułatwić wpływ na wyobraźnię odbiorców plakatu i ostrzec ich przed bolesnymi, a nawet tragicznymi skutkami braku ostrożności. Moją pracę wyróżniło to, że mam prawdziwą ziemię, siano, trawę oraz ziarna pszenicy. Oprócz nagród głównych było wiele wyróżnień specjalnych. Od prezes kasy dr Aleksandry Hadzik. Poziom jest fantastyczny. Ja jestem w ogóle zszokowana, powiem w tajemnicy, że moje najgorsze lekcje w szkole to były lekcje plastyki i muzyki, więc dzieci są naprawdę artystami. Ale co najważniejsze, widać przekaz. Widać, że dzieci wiedzą, na czym polega praca w gospodarstwie, wiedzą, jakie są zagrożenia i jak można im zapobiegać. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz piękne nagrody ufundowane przez organizatorów, partnerów konkursu oraz patronów medialnych.
Tego typu inicjatywy są bardzo ważne i bardzo potrzebne, bo mimo tego, że ta wypadkowość z roku na rok jest coraz mniejsza, to cały czas jest pole do poprawy, cały czas jest pole do kolejnych działań. I myślę, że właśnie trafianie z tymi informacjami o bezpieczeństwie także poprzez dzieci, które bardzo często bardziej zwracają uwagę na to, właśnie jak są wykonywane pewne prace polowe, bo budzi to ich ciekawość. Bardzo często pytają rodziców, dlaczego w taki, a nie inny sposób są pewne rzeczy wykonywane. Może zwiększyć tą świadomość. Na pewno dla dzieci jest to też okazja do pokazania swoich zdolności plastycznych, bo te prace naprawdę są bardzo piękne i bardzo profesjonalnie wykonane. Więc jako ministerstwo naprawdę jesteśmy bardzo zadowoleni z tegorocznej edycji. Celem ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy, niezmiennie jest promowanie w środowisku wiejskim pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.